Ale to jest dla mnie nieprawdopodobne, żeby ktoś zdążył dobiec do Venta. Cześć, Wenda. No i nie wyrzucili, co za dziady. Wiem, specjalnie to powiedziałem, że nas podkręcić. Ale żeś mnie podkręcił. Mój Boże! Chodzę na lejno. No. Na razie... Ułóż tego... Na razie mamy... Ułóż tego słowa. Kurwik. Przestawcie ile. Dokładnie, kurwa, kurwik, koniec. To jest to, co Renata Begar miała w oczach. Poprzedniej gry. W przebraniu z poprzedniej gry. Czekajcie, tak naprawdę to postać inaczej wygląda. Jasne. No to patrz. Oryginalny postać w tej grze wygląda inaczej. Mówiłem wam... Proszę pan... High track speed, wodka no limit. Come to... Ach, kurwa, kiszę. Kurwa, czemu nie to przeładował? Ja pierdolę, przepraszam, no kurwa! Czemu on nie przerywa tej amunicji, kurwa? Trzy kulki miałem, bym go zgasił jak peta. Ale nie, kurwa, wychodzi na typa i... Kurwa, raz, dawaj, kurwa, łosiu, załadujesz całego, kurwa, nie przestawaj! Nie przestawaj, kurwa! I just can't get enough! I just can't get enough! I just can't get enough! No jak tak można? On był mój! Ja muszę zobaczyć... Nie, taki przestań, monitor mi... Wyłączył, uciekaj stąd! Uciekaj stąd! No, wyglądałem groźnie? No, chyba nie, bo kot się nie przejął. Dopiszę do mojej listy tasków. Jak ty porządku, Jareczku, mój przyjacielu? Ja tam trzech typów zabiłem jeszcze. Jak ty zginąłeś. Dwóch ze środka, jeden z prawej szedł. No i mnie jeden typ z lewej. O kurwa, nie wierzę, jest jeszcze jeden. Grać. Jest jeszcze jeden. Kurwa, co ty robisz, kurwa, Osiu? Ja pierdykam, co to się stało? Żyjesz? Tak. Ale co to za życie? Tam jakiś inny związek chemiczny, który się tak łatwo nie wydala i odkłada się powoli w mózgu, degenerując neurony mózgowe. I dlatego nie powinno się tego łączyć. To oczywiście od razu was nie zabije, ale jak będziecie dużo pić, to możecie zmienić się w Robocopa. No chyba, że ktoś bardzo chce być Robocop. Znaczy... No. Jest ziomek tutaj! No biegnie do ciebie, za topą jest, stary! Dzięki, że mnie zabiłeś. No kurde, zabiłeś mnie, stary! O, przepraszam, przepraszam. Przepraszam. Ja coś czuję, że to będzie dobra komedia. Antyczna sytuacja. Umówiłeś się z dziewczyną. Gdzie odbiegłeś po tym? Zjedliście sobie razem kolację, śmiechy, chichy. Idziecie sobie razem, ciepła pogoda jest. Lampy oświetlają most, na którym się przemieszczacie, wiesz, elegancko, fajnie jesteście ubrani, czujecie się już swobodnie w swoim towarzystwie, czujesz, że to jest ten moment. Delikatnie nachylasz się do niej, czujesz zapach jej włosów i mówisz, jesteś tak piękna, że nie wierzę, że srasz. Mówisz na admin, na górę. No, patrzę, co ja mam. Are you serious? Ale przepraszam bardzo, dziewczyny też
oddają. Wiem. I okropne żarty mają też. Tylko że udają, że nie. Mi się przypomniał ten komplement. Jesteś tak piękna, że nie wierzę, że srasz. Powiem ci, Boga, nie wiedziałem, że ty jesteś taki romantyczny. Ale dziewczyny, która by się złapała, która by się złapała na taki komplement? Nie. Aż się nefro odezwa. Popłakałem się znowu. Ja... 2 minuty. It's a final countdown. To inne z tego, co było, że byłem, że pokazałem i że w ogóle tyle czasu to zajęło. I że tak fajnie to chyba wyszło, oprócz ostatniej afery z tymi, nie tak idź stąd. Naprawdę, proszę przestać ruszać i szturać mikrofon, no. Szturasz mikrofon, no i co? Może byś ustawił go z powrotem, jak był ustawiony, co? No polubił Majka.